Kochani, nasz kraj jest krajem w środkowej Europie. Powierzchnia naszego kraju, jak Państwo doskonale wiedzą, 312 679 km2, co pozycjonuje nas na świecie na 69. pozycji. W Europie zajmujemy 9. miejsce. Mieszkańców według rocznika statystycznego mamy około 38,5 miliona, co daje nam 6. miejsce w Europie. To jesteśmy znaczącym, poważnym bardzo partnerem pod każdym względem, bo taka ilość mieszkańców, już nawet nie powierzchnia, a taka ilość mieszkańców mówi o tym, jakim jesteśmy konsumentem, drodzy Państwo. W dzisiejszych czasach każdy człowiek musi jeść, musi mieć buty, musi mieć mieszkanie i w pewnych zakresach gospodarki wewnętrzne danego kraju zaspokajają te nasze potrzeby, ale jednocześnie społeczeństwa rozwinięte, takie jak my, bo już nie mamy jednej pary butów, nie mamy jednej pary spodni, to potrzebują czegoś więcej, a więc dla sąsiadów informacja, że tam jest duży rynek zbytu, że my na nich możemy zarobić i w związku z tym jesteśmy krajem postrzeganym przez innych jako kraj, którym warto się zainteresować. To buduje prestiż, to buduje pozycję niezależnie od koneksji politycznych czy historycznych z krajem tej wielkości. Na tą miarę wszyscy muszą się liczyć. A państwowość nasza, proszę Państwa, to już jest 1000 lat. Wprawdzie pierwszy chrzest to jest 966, ale właściwie możemy liczyć z całą pewnością państwowość jako organizację od momentu, kiedy królem został koronowany Bolesław Chrobry, chociaż właściwie już organizacja państwowa zaczęła się w momencie chrztu Polski. Dlaczego mówię o tym, że zaczęła się organizacja państwowa w momencie chrztu Polski? Drodzy Państwo, niezależnie od naszych dzisiaj spojrzeń na to, na jaką rolę Kościół odgrywa w naszej współczesności, to musimy zdać sobie sprawę, czy ktoś ma sympatie kościelne, czy przeciwne, to chrześcijaństwo i religia chrześcijańska w Europie, a więc i na świecie w owych czasach, była podstawą rozwoju cywilizacji. Prosta rzecz. Zanim nie pojawili się uczeni w piśmie i nie przywieźli swoich ksiąg, czyli mówimy o kapłanach i o Piśmie Świętym, na terenie dzisiejszej Polski nikt nie używał pisma. Nie było do niczego potrzebne. Nikt nie używał alfabetu. Jeżeli mamy zapisy z tamtych lat, to mamy od obcych, na przykład taki arabski podróżnik, który w IX wieku jeździł po Europie, przyjeżdżał tu oczywiście nie był podróżnikiem typu Tonego Halika, tylko przyjeżdżał w interesach, a więc po bursztyn najprawdopodobniej. Ibrahim ibn Jakub pisał na temat ziem, które się tutaj znajdowały, ale nie mówił o tym, że jesteśmy Polską, bo takiej organizacji państwowej nie było. Dopiero Kościół, który przyszedł na te tereny, wprowadził administrację. To znaczy, pamiętamy, że po zjeździe gnieźnieńskim założono 5 biskupstw. 5 biskupstw, a więc 5 diecezji. Każdy z biskupów chciał wiedzieć, miał obowiązek wiedzieć, dokąd sięga jego diecezja. A więc wytyczono granice diecezji, które razem dały kształt państwa, dokąd to państwo sięga, dokąd sięgają te diecezje. I dopiero na wzór, diecezje podzielono oczywiście na parafie i dekanaty. I dopiero na wzór tej administracji kościelnej zaczęła powstawać administracja cywilna. Stąd możemy z całą pewnością powiedzieć, że początki państwowości to jest chrzest, ale administracyjnie stanęliśmy formalnie wtedy, kiedy koronowany został nasz pierwszy król, czyli Bolesław Chrobry, a więc rok 1020. Mówiłem, jesteśmy w Pruszkowie, drodzy Państwo. Miód na serce. Także, kochani Państwo, i ta wspaniała historia naszego kraju i jej zabytki, które w niewielkim stopniu przetrwały, bo jak wiecie, leżymy w tak szczęśliwym lub też nieszczęśliwym miejscu na świecie, proszę popatrzeć, że ze wschodu na zachód, z północy na południe, jakie wojska nie szły, to wszystko szło przez
Polskę. I niewiele jest krajów, które tak boleśnie i tak dotkliwie odczuły wszelkie wojny światowe, wszelkie zawieruchy. Nie mówię tu tylko pierwsza, druga wojna światowa, ale wojna 30-letnia i wszystkie inne wcześniejsze. Zawsze my jesteśmy w każdym konflikcie w samym środku. I tych pamiątek nie zostało wiele, natomiast te, które są wspaniałe, są bardzo atrakcyjne dla odwiedzających i z roku na rok tych ludzi, którzy chcą Polskę obejrzeć, którzy chcą tutaj przyjechać, jest coraz więcej. Za rok 2018 Polskę odwiedziło ponad 17,5 miliona turystów z zagranicy. Dużo. Ale popatrzcie Państwo, jak pójdziemy w miejsca takie te wyeksponowane, folderowe, typu Rynek w Krakowie, czy też Stare Miasto w Warszawie, bardzo często słyszymy obcy język i to już nie tylko z tych najbliższych Niemcy, Rosjanie, ale słyszymy Hiszpanii, przyjeżdżają Francuzi, przede wszystkim w olbrzymiej ilości Azjaci. Te słynne wycieczki japońskie z aparatami, którzy fotografują wszystko. Jest tych wycieczek coraz więcej. Nie wynika to z tego, że raptem przybyło nam zabytków. Przybyło nam atrakcji, którymi jesteśmy w stanie zainteresować świat. Przybyło możliwości, infrastruktura, drodzy Państwo, z samolotów coraz więcej, drogi coraz lepsze, a do tego internet, w którym ci ludzie gdzieś tam na świecie klikając, szukając obiektów do zwiedzenia, znajdują również obiekty w naszym kraju. I to wszystko powoduje, że jesteśmy coraz bardziej atrakcyjnym krajem turystycznie, a to przenosi się również na nasze pieniążki. Bo proszę Państwa, przyjeżdża turysta X z Japonii i on gdzieś je, gdzieś śpi, coś kupuje. I ktoś może powiedzieć, no dobra, ale te pieniądze wydał w hotelu, wydał u taksówkarza, co ja mam do tego? Mam. Ponieważ ten właściciel taksówki za te pieniądze poszedł do sklepu, kupił chleb. Kupił mięso czy też butelkę wódki. A ktoś, kto pracuje w sklepie, z tych pieniędzy dostał jakąś tam pensję. Także, kochani, są to naczynia połączone. Pieniądze wydane w danym kraju w jakiejś części pośrednio trafiają do każdego z nas. A jeżeli mówimy o tych pieniążkach, to za 2018 rok produkt krajowy brutto w naszym kraju wyniósł 614 miliardów dolarów. Dużo. Bardzo dużo. Drodzy Państwo, produkt krajowy na jednego mieszkańca w 2018 to było 16,7 tysiąca dolarów. Dużo? Dużo. Ale musimy pamiętać, że są w Europie kraje, gdzie to jest prawie 50 tysięcy. Także jeszcze, chociaż sami Państwo z własnego życia wiecie, że jeszcze na naszej pamięci szynkę jadło się na święta lub też przy wielkich okazjach. Dzisiaj idziemy do sklepu i nie wiemy, którą wziąć. Spowszedniało nam to wszystko. Pomarańcze, jak przywieźli na święta, to one pachniały w całej chałupie. Dzisiaj, kochani, są w cenie jabłek, a banany często nawet tańsze. Także, drodzy Państwo, świat nam się zmienia, żyjemy coraz lepiej. Taka jest nasza Polska. Popatrzmy sobie zatem na te najciekawsze rzeczy, które chciałem Państwu dzisiaj pokazać. Rzeczy, o których warto powiedzieć. Kochani, aż do roku 2008, kiedy w maju 2008 otworzono Burj Khalifa, to najwyższą budowlą, jaką zbudował człowiek na świecie, był maszt w Konstantynowie. 646 metrów, zbudowany w 1974. Kiedy hen, nikt na świecie tak wysokich obiektów nie zbudował. To był wprawdzie maszt radiowy, maszt, który nie przetrwał do dzisiaj na skutek zaniedbań w 1991 roku. Pękła jedna z lin, które trzymały tą wielką konstrukcję i maszt się przewrócił. Szczęściem nikt nie zginął. Nie ma już tego masztu, który był zbudowany po to, żeby cały świat mógł słuchać Polskiego Radia. Ale przez długie, długie lata było to osiągnięcie polskich inżynierów, którego nikt na świecie nie pobił. I jest to też powód do dumy i powód do takiej satysfakcji, że no fajnie, no kochani, my mamy wiele różnych fajnych rzeczy, a mamy jakąś taką narodową cechę, że nie zawsze potrafimy
pójść do przodu z tą informacją. Jakoś tak skromnie te nasze sukcesy się przedstawiają w naszej opinii, bo nie potrafimy się nimi pochwalić. Więc ja na każdym kroku podkreślam, to co nasze dobre, to tym powinniśmy się chlubić. I ten marsz w Konstantynowie był właśnie takim wspaniałym osiągnięciem. 646 metrów. Zaraz zobaczymy, jak to wyglądało z góry. Budowano go za pomocą helikopterów, bo inaczej tego by się zrobić nie dało, co w tamtych latach było naprawdę rewolucyjne i było to osiągnięcie naprawdę na najwyższym światowym poziomie. No oczywiście musiało mieć to oprawę propagandową i miało taką. W 70-tych latach byliśmy krajem sukcesu. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale było takie expose premiera Jaroszewicza. 10. potęga świata byliśmy wtedy. On podawał na przykład, że produkcja zboża wzrosła o 17 milionów ton. Produkcja statków o 22%. Produkcja trzody chlewnej o ileś tam sztuk. Tak podawał te dane, że nikt się nie mógł w tym zorientować. Ale konkluzja była taka, że 10. potęga świata. Kochani, drżyjcie, narody, klękajcie. Tacy byliśmy. Więc ta oprawa propagandowa była nieodzowna w tamtych czasach, ale osiągnięcie niepodważalne. Tak wyglądała budowa. Używano ludzi, którzy byli alpinistami. Zobaczcie, z góry tam w tle widać szachownicę pól. Więc jak jesteśmy bardzo wysoko. No ale maszt niestety w 1991 roku w listopadzie runął, a został zbudowany w 1974. Skoro obejrzeliśmy sobie najwyższy obiekt, to zobaczmy teraz z kolei najdłuższy, czyli najszerszy, inaczej mówiąc. I czy państwo zgadujecie, gdzie jesteśmy? W Modlinie, tak, twierdza w Modlinie. Drodzy państwo, w latach 1832 do 1836 zbudowano ten budynek koszarowy, który zamyka twierdzę w Modlinie i ma długość, uwaga, 2283 metry. Najdłuższy budynek w Europie i bodaj gdzieś na świecie jest troszeczkę dłuższy jakiś budynek, ale tam to jest budynek gospodarczy, jakiś magazynowy. Natomiast w Europie bezsprzecznie na pewno najdłuższy, zbudowany, kochani państwo, w czasach carskich, po upadku powstania listopadowego. Wtedy zbudowano dwa wielkie obiekty, które miały Polaków straszyć. Twierdzę w Modlinie i Cytadelę Warszawską. Na twierdzę w Modlinie zużyto ponad, uwaga, 200 milionów cegieł. Nie wiem, czy państwo się orientujecie, jadąc w kierunku wschodnim od Warszawy, w kierunku Radzymina, po drodze mamy takie miejscowości jak Marki, Słupno, Zielonka. Tam zbudowano wtedy, na początku XIX wieku, dziesiątki cegielni. Po to, żeby produkowały cegły właśnie na potrzeby budowy twierdzy w Modlinie i Cytadeli Warszawskiej. Właścicielem tych wszystkich cegielni, a więc facetem, który sprzedał każdą jedną cegłę na te wielkie budowy, był Rosjanin, rosyjski przedsiębiorca, nazywał się Iwan Skwarcow. Nie muszę państwu opowiadać, jakie musiał zarobić na tym olbrzymie pieniądze. Był naprawdę milionerem, którego było stać na wszystko. Najlepszym przykładem jest dla nas to, że Skwarcow po zakończeniu budowy, przypominam, w 1836 zakończono budowę twierdzy, w 1838, dwa lata później, kupił sobie Pałac Saski. Ten, gdzie mamy dzisiaj, w którego ruinach mamy dzisiaj grób nieznanego żołnierza. I ten wizerunek Pałacu Saskiego, który mamy w pamięci, oglądając stare filmy lub też fotografie, z wielką kolumnadą, oba skrzydła połączone wielką kolumnadą i rozbudowane właśnie przez Skwarcowa. On kupując pałac, kupił pałac zupełnie inny, znacznie skromniejszy, znacznie mniej majestatyczny. Ten monumentalny, wspaniały, wielki pałac to jest właśnie zasługa tego Skwarcowa, który miał tyle pieniędzy, że stać go było na wszystko. Tak jak mówiłem, zbudowano twierdzę w Modlinie i Cytadelę Warszawską właśnie
z pieniędzy z Kwarcowa było to, były to budowle, które trwały równolegle, bo Cytadelę, przypominam, oddano do użytku w 1834 w maju na 18 urodziny carewicza Aleksandra. To taki prezent był. Oczywiście to, ten wątek można byłoby bardzo dużo rozwijać i ciekawe rzeczy opowiadać, ale następne obiekty czekają, więc nie będę Państwa absorbował. Natomiast ten budynek w twierdzy w Modlinie, tutaj mamy z perspektywy z wysokości, widzimy, że to jest zamknięty teren. Proszę Państwa, został zbudowany w ten sposób, że przewidywano, że w czasach pokoju będzie tam jednocześnie mogło mieszkać 20 tysięcy żołnierzy. Ale w czasie mobilizacji, czyli stanów nadzwyczajnych, mogło tam mieszkać nawet do 100 tysięcy żołnierzy. Olbrzymi, olbrzymi obiekt i użytkowany przez naszą armię aż do roku 2000. Dzisiaj jest to w rękach prywatnych. Armia się tego pozbyła i jest to przebudowywane na oczywiście mieszkania. Natomiast może widzicie Państwo po lewej stronie nad wodą jakiś taki budynek jest tam, jest jakiś obiekt. To są ruiny spichlerza zbudowanego jeszcze w XVIII wieku i od czasów napoleońskich. Jest to ruina, która bardzo malowniczo wygląda z tego mostu, który widzicie Państwo w perspektywie. Jak się przejeżdża, to ta ruina wygląda bardzo pięknie, bardzo ciekawie i w takiej formie jako ruina już 200 lat stoi. Bardzo malowniczo to wszystko wygląda, ale nie jest to obiekt budowany równolegle z Cytadelą, z twierdzą w Modlinie. Jeszcze raz widzimy i to jest właśnie ten obiekt. Najdłuższy budynek w Europie. A skoro jest najdłuższy, czyli najszerszy, to pewnie jest i najwęższy. I to też jest u nas w Warszawie. Nazywa się to domem Kereta. Trudno to nazwać domem, bo szerokość całkowita 152 centymetry. 152 centymetry, tak. Keret, pisarz, artysta izraelski, żydowski, zbudował to w tym miejscu, dlatego że tutaj w czasie II wojny światowej, kiedy na tym terenie, bo jest to przychłodne i nie wiem, Państwo pewnie się domyślacie, widzieliście, kiedy było tutaj getto, tutaj w tym mieszkali jego rodzice. I taki architekt, który się nazywa Szczęsny, zaprojektował mu w tym miejscu taki właśnie dom, który otwarto 12 listopada 2012 roku. Ma trzy kondygnacje, ma kuchnię, ma sypialnię, ma łazienkę. Zobaczmy, zajrzyjmy do środka. Tak to wygląda. 152 centymetry, czyli no, gdybym ja stanął, to pewnie od ściany do ściany. Ale oczywiście na dole widzimy tutaj jakaś pościel, więc jest sypialnia. Oczywiście on tam nie mieszka na co dzień, ale jest to raczej taka troszeczkę taka ciekawostka artystyczna, tak? I jest to taki performance. Natomiast gdyby się uparł, to można tam, bo wszystko w tym domu jest, wszystko funkcjonuje. Jak się wchodzi? Wchodzi się od dołu schodami. Przez podłogę się wchodzi. Taka ciekawostka, mamy najszerszy, mamy najwęższy, a najstarsza budowla, ktoś może rozpoznaje ten obiekt? Nie. Nie. Kochani Państwo, jesteśmy w Cieszynie. Cieszyn, rotunda świętego Mikołaja w Cieszynie. Najstarsza według historyków architektury budowla, która przetrwała do naszych czasów. I tutaj jest spór, czy jedni datują ją na początek wieku XI, czyli rok 1000 coś tam, a drudzy na początek wieku XII, czyli 1100. Jakby nie patrzył, jest to blisko tysiącletnia budowla, która, proszę Państwa, ma 13 metrów wysokości, mury o grubości ponad 2 metry. Drodzy Państwo, oczywiście jesteśmy tu, widzimy styl romański. Styl romański, czyli ten pierwszy trwały. Wcześniej budowano na naszych terenach, oczywiście budowano obiekty drewniane, które nie przetrwały. Natomiast styl romański w bardzo niewielu obiektach jest do obejrzenia, ponieważ no,
historia wojny. Czym dalej od dnia dzisiejszego, tym tych obiektów jest mniej. Natomiast ten się zachował i proszę zwrócić uwagę na to, że bardzo niewielkie okna w stosunku do powierzchni budynku. Kochani Państwo, styl romański, czyli styl budowy kamiennych, bo to był pierwszy budulec, wynika to z tego, że miał dwa rodzaje przeznaczenia dla tych obiektów. Pierwszy, oczywiście, główny to był obiekt sakralny, ale na wypadek zagrożenia był to najczęściej jedyny trwały obiekt, murowany obiekt w danym miejscu, a więc spełniał również rolę militarną. Był miejscem, gdzie mieszkańcy mogli się schronić, z którego mogli się bronić. Stąd te maleńkie okna w stylu romańskim, zazwyczaj rozchylone na zewnątrz, po to, żeby ten w środku, będący w ukryciu, miał jak najszersze pole ostrzału. Sam miał małe, wąskie okienko, ale okno rozchylone na zewnątrz, więc z tego łuku mógł strzelać nieomalże 180 stopni. Oczywiście przez budowniczych z tamtych lat ta budowla na owe czasy była bardzo duża. Bo kamień, drodzy Państwo, jest bardzo ciężki. Zresztą wszyscy wiecie, nieraz podnosiliśmy kamień mały, duży, więc zdajemy sobie sprawę, że czym większy, tym cięższy, ale do budowy takich nie używano maleńkich kamyków, tylko dużych. Kochani Państwo, żeby zbudować coś takiego, co ma 13 metrów, trzeba było dać ścianę ponad 2 metry szerokości, bo nacisk spowodowałby, że to by się nie utrzymało. Żeby budować wyżej, ściany musiałyby być 5-metrowe. Nie dałoby się tego zrobić. I wszyscy architekci wtedy, oczywiście nikt nie używał określenia architekci, ale mistrzowie budowniczy, oczywiście chcieliby budować jak najwyżej, chcieliby budować bardziej. To jest taka naturalna nasza potrzeba, że bardziej chcemy jeszcze czegoś, czego nie możemy, to jeszcze bardziej chcemy. I w momencie, kiedy pojawiła się cegła, która jest ciężka, ale w stosunku do kamienia jest materiałem bardzo lekkim. Oni dostali możliwość wystrzelenia wreszcie. Wreszcie można było stawiać budowle, które są wysokie, bo cegła jest na tyle lekka, że nie wymagało to kilkumetrowych ścian. I oczywiście wtedy skończył się czas, kiedy budowano budowle romańskie, a zaczęły się strzeliste, wysokie, wspaniałe budowle gotyckie z długimi otworami. Wreszcie nie malutkie, ciasne okna przytłaczające, a strzeliste hen do nieba. I zawsze pamiętamy, że otwory zwieńczone jak rączki do modlitwy. I cegła to jest charakterystyczna cecha gotyku. No a potem oczywiście renesans, potem barok. I w tych stylach, proszę Państwa, również przebudowywano tą świątynię. Ta świątynia była przez wieki, no bo oczywiście każdy chce iść z postępem, tak jak moda jest w ubraniach i panie co roku właściwie najchętniej zmieniałyby garderobę, bo co z tego, że czwarta szafa się nie domyka, kiedy nie ma co na siebie włożyć. Więc to samo, proszę Państwa, w architekturze przez wieki przychodziły nowe mody, nowe style i tą świątynię przebudowywano. Dzisiejsza forma gotycka została przywrócona po remoncie w 1955 roku i mamy tu naturalny, taki surowy styl romański. Wcześniej od 1838 był tam wewnątrz klasycyzm, a wcześniej oczywiście barok, bo barok był najbardziej takim nośnym. Proszę Państwa, tu pozwolę sobie na małą dygresję. Dlaczego ten barok, którego wszędzie jest na najliczniej zachowany, jeśli chodzi o obiekty sakralne, obiekty architektoniczne? Kochani Państwo, wiemy, że po stylu romańskim był gotyk, po gotyku był renesans i ten renesans przyniósł, proszę Państwa, taki porządek, taki ład, taką stabilizację, jakbyśmy powiedzieli. Obiekty, które wtedy budowano, były wzorowane na antycznym budownictwie greckim.
proste ściany, gładkie, bez natłoku, ozdób ani bez żadnych zawijasów, co najwyżej jakiś trójkątny portyk, jakiś niewielki gzyms i to było wszystko, co wtedy proponowano. Dlaczego? Wynikało to, proszę Państwa, z tego, że w okresie renesansu ludzie zaczęli troszeczkę inaczej pojmować stosunek swój do Boga, Boga do wiernych. No to jest czas, kiedy, proszę Państwa, w 1517, jak wiemy, Marcin Luther, w 1536 w Bazylei, potem Calvin wprowadzili nowe nurty w chrześcijaństwie, które my dzisiaj określamy nurtami protestanckimi. Ale dlaczego tak się stało? Drodzy Państwo, w tym renesansie, także przyjaznym, także eksponującym człowieczeństwo i walory naszych potrzeb emocjonalnych również, które zaczęto dostrzegać, ten renesans w religii uświadomił wiernym, że my jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo. Tak mówi Pismo. A więc skoro my mamy potrzebę radości, śpiewania, tańczenia, seksu, akceptacji bliźniego, to widocznie jest to wolą Bożą. To, co było w średniowieczu tępione, bo średniowiecze narzucało nam styl bardzo purytański. Tutaj masz być malutki, tu masz być szary, tu masz się umartwiać, bo po tamtej stronie czekają na ciebie wspaniałości raju. No, u nas nie było to tak dosłownie jak w islamie, który, jak wiecie, też jest religią monoteistyczną i tam w islamie u nich w raju to nawet churysy na panów czekają. Tam jest dokładnie powiedziane, co na ciebie czeka. U nas było to troszeczkę enigmatyczne, ale wspaniałości na ciebie czekają. I ten renesans powiedział nam, że żyj już teraz tutaj, ciesz się już tutaj tym życiem, bo tak chciał Pan. Pan stworzył cię na wzór i podobieństwo, a więc chciał, żebyś się tu cieszył. Najlepszym przykładem takiej postawy wobec religii z tamtych lat, proszę Państwa, jest katedra na Wawelu. Byliście zapewne nieraz i na pewno zwrócili Państwo uwagę na króla Władysława Jagiełłę. Największy monarcha owych czasów w Europie. Leży pobożnie, rączki złożone jak przestraszony przy pierwszej komunii, na baczność wyprostowany. Widać w nim trwogę przed mocą boską, przed sądem ostatecznym, który go oczekuje. Obok ze ścianą król Władysław Łokietek. To samo. Nabożnie przestraszone, rączki złożone, mina rzadka. Ale tuż obok kaplica zygmuntowska, czyli czas renesansu, gdzie leży Zygmunt Stary i jego syn Zygmunt August. Kochani Państwo, podparty pod główkę, nóżka ugięta, luzik, relaks, brakuje tylko patery z owocami, jakichś bachantek, które by wino polewały. Tak pojmowano, Bóg jest miłością, Bóg mnie kocha, Bóg chce, żebym był szczęśliwy. A więc skoro jest, mnie kocha, skoro chce, żebym był szczęśliwy, to nie może chcieć dla mnie źle. I w związku z tym ludzie zaczęli zwracać się do tego kochającego ich ojca. Coraz mniejszą rolę w pośrednictwie między wiernym a Bogiem zaczęli odgrywać w mentalności ówczesnych ludzi kapłani, co bardzo było negatywnie wpłynęło na organizację Kościoła. Zaczęli się rozłazić Luter, Calvin i tak dalej. Trzeba było to towarzystwo jakoś znowu do szeregu postawić, żeby oni czuli trwogę Bożą. A nie tylko patrzyli, że o, dobry wujek, wszystko mi wybaczy, bo mnie kocha. W Rzymie powołano zakon jezuitów. Święty Loyola, na pewno Państwo słyszeli. Kochani, i on zbudował pierwszy kościół, ci jezuici zbudowali pierwszy kościół pod wezwaniem Il Gesù, gdzie wprowadzono styl, który my dzisiaj nazywamy barokiem. Bogactwo, ornamentyka, mnóstwo złoceń, nie ma wolnych miejsc na ścianach. Po co? Kochani Państwo, po to, żeby ci rozpasani, tacy wyluzowani chrześcijanie, wchodząc do tej świątyni, poczuli ogrom, poczuli bogactwo, poczuli wielkość, wspaniałość Bożą, przy której czuli się mali, przestraszeni, przy której czuli się nikczemnie mali.
żeby poczuć właśnie ten dystans, tą moc, tą wielkość. I tak powstał barok, którego również moglibyśmy się doszukać, gdybyśmy byli 200 lat temu w Cieszynie, to w tej świątyni byłby. Ale przypominam, że w 1955 oczyszczono z naleciałości historycznych i no, tu mamy jeszcze fotografię zewnętrzną z XIX wieku, natomiast dzisiaj jest już tam surowy, trudno powiedzieć oryginalny, ale styl romański taki, jaki był w tej świątyni, kiedy ją budowano. Czyli mamy tutaj najstarszą. A teraz popatrzmy. Największe centrum handlowe, proszę Państwa, w Europie, to nie jest gdzieś tam na świecie za Odrą, tylko u nas w Łodzi. Znacie Państwo to miejsce. Myślę, że Panie tam niejedne pieniążki zostawimy, więc nie będziemy już może tego rozstrzygać. Kochani Państwo, w 2008 roku otwarto centrum handlowe Manufaktura, które budowano, adoptowano dawne fabryki Izaaka Poznańskiego przez 4 lata. Było to z inicjatywy obywatela Szwajcarii polskiego pochodzenia, nazywa się Cyprian Kosiński. On wpadł na pomysł, żeby tę fabrykę, która splajtowała, a działała bardzo długo, bo oglądaliście na pewno Ziemię Obiecaną. Przecież te sceny w Ziemi Obiecanej, które kręcono współcześnie, nie robiono ich gdzieś tam, nie adoptowano, nie budowano sztucznej fabryki, tylko właśnie w tej fabryce Poznańskiego. Ona działała bardzo długo. Ona gdzieś do połowy lat 80. czy nawet 90. jeszcze funkcjonowała. Kochani Państwo, jeżeli ktoś był w fabryce, w takiej przędzalni, to jedna rzecz. Dwie rzeczy, które są tam dla człowieka nie do wytrzymania. Pył i hałas tak straszliwy, że żeby powiedzieć koledze dzień dobry, to trzeba mu krzyczeć w ucho. Coś niemożliwego. Ci ludzie dziesiątkami godzin tam pracowali. W każdym razie z pieniędzy, które wyłożył dom bankowy Rothschilda, to było 270 milionów euro, przez 4 lata zaadoptowano tą fabrykę Izaaka Poznańskiego, a Poznański, proszę Państwa, był największym fabrykantem łódzkim. Budował fabrykę i pałac, który jest obok, ten największy łódzki pałac, który przetrwał w latach 1871-1900, a więc prawie 30 lat. Budował wielką fabrykę i swój dom tuż obok, praktycznie całą dobę miał oko na to, co się tam dzieje. Był to facet, który zaczynał i się dorabiał i wiedział wszystko o tej fabryce. Zanim zbudował tą fabrykę, miał kilka mniejszych na terenie Łodzi. Natomiast po zbudowaniu tej fabryki była to największa fabryka włókiennicza. No i drodzy Państwo, w momencie, kiedy zmieniła się sytuacja ekonomiczna w naszym kraju po zmianach politycznych z 1989 roku, no ta fabryka nie wytrzymała i taki moloch miał zbyt duże koszty i z mało konkurencyjną produkcję w stosunku do tego, co napływało do nas. Tak jest, z Chin. No i musieli splajtować. W związku z tym obiekt stał przez jakiś czas pusty, aż ten Cyprian Kosiński wpadł na taki pomysł, żeby przebudować go na olbrzymi obiekt handlowy. Zresztą są tam restauracje, jest tam też wspaniały nowoczesny hotel. Kochani Państwo, 27 hektarów całość. Tak, ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Jest to olbrzymi, wspaniały obiekt i jest to największe centrum handlowe w Europie. I można byłoby jeszcze wiele ciekawych rzeczy o tym mówić, ale następne obiekty czekają, które też chciałbym Państwu pokazać. Tutaj jeszcze raz mamy widok tej fabryki. Kochani Państwo, ci z Was, którzy tam byli, to wiedzą, że po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko fabryki, jest całe osiedle fabryczne, tak zwane Księżopole. Ówcześni fabrykanci, drodzy Państwo, w momencie, kiedy zatrudniali Cię w fabryce i miałeś już tam stabilną pozycję, nie byłeś jakimś sezonowym, to dostawałeś mieszkanie. Oni owszem, 12 godzin pracy, za marne pieniądze, bardzo ciężkiej, ale dostawali też, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, cały socjal. Mieszkanie,
Ich dzieci miały na tym terenie szkołę, na terenie tego osiedla był kościół, chociaż fabrykant wyznania mojżeszowego, ale wiedział, że pracownicy chrześcijanie, katolicy, więc im zbudował kościół. Były tam też sklepy. Czy to wynikało z altruizmu i serdecznego traktowania pracowników przez tego fabrykanta? Nie do końca. Proszę Państwa, ponieważ ci, którzy u niego mieszkali, byli mu winni za mieszkanie. Ci, którzy u niego pracowali, korzystali z jego sklepów. Zabrakło pieniążków, to brali na zeszyt. Co potem i to komorne, i za ten zeszyt odliczali im przy pensji. Więc co by nie zrobili, to gdzie by nie wydali jakich pieniędzy, to te pieniądze trafiały do niego. On im z jedną ręką dawał, drugą ręką. Wspaniały interes. A wydawać by się mogło, że zbudował osiedle, bo taki troskliwy i szkoły, i kościół, i tak dalej. To było wszystko bardzo mądrze przemyślane. Drodzy Państwo, ale biegnijmy dalej. Tu mamy widok na całe centrum, właściwie nie na całe, bo jeszcze magazyny, przędzalnice, tam gdzie autokarowe, gdzie parking autokarów, to są jeszcze poza tym zdjęciem, jest to naprawdę olbrzymi teren. A teraz ciekawostka. Największe rondo drogowe i to na świecie. Kochani Państwo, jest w Polsce. Czy ktoś może wie, gdzie to jest? Słucham? No, proszę bardzo, jestem w Pruszkowie. Kochani Państwo, maleńka miejscowość pod Białymstokiem, pod Kurszynianami. Tam Kurszyniany może łatwiej Państwu skojarzyć, bo ze względu na obecność Tatarów, na jeden z dwóch meczetów, który oglądamy. Krynki, 2,5 tysiąca mieszkańców, maleńka miejscowość, a jest tam największe rondo, do którego zbiega, policzmy, ile ulic? Dwanaście ulic. My widujemy rondak tutaj u nas w Pruszkowie lub w innych miejscach, gdzie na środku jakiś kwiat, jakiś klombik. Proszę Państwa, to rondo ma 5 hektarów. W tym kółku jest park z alejkami, z ławkami i taka maleńka miejscowość, a ma takie osiągnięcie, właściwie nie mają już nic więcej, do czym mogliby się pochwalić. Tam przy tym rondzie jest jeszcze stara synagoga, oczywiście dzisiaj niewykorzystywana jako dom modlitewny, ale budynek starej synagogi został i to rondo w Krynkach jest największym skarbem tej miejscowości. Chwalą się gdzie mogą. Jest to, tak jak mówię, 2,5 tysiąca mieszkańców, przez to rondo wszystkie wycieczki, które jadą obejrzeć polskich Tatarów w Kruszynianach, chcą wejść do meczetu, chcą pójść na Mizar, czyli na cmentarz tatarski, to muszą przez to rondo przejechać. Tak to wygląda już na wjeździe. To jest jadąc właśnie z Sokółki w kierunku Kruszynian. Sokółka też Państwu na pewno znana, a to na inny raz, już nie będę o niej opowiadał. I to jest ta synagoga, która tam sobie stoi. Jesteśmy wewnątrz ronda. Tak wygląda ten park. Czyli jest to naprawdę bardzo duże. No a skoro przy tych no to teraz jeszcze mamy jedno osiągnięcie. Najdłuższy rynek w Europie, czyli... No ja tu już tylko będę pykał w ten komputer, sami wszystko wiecie. Tak, oczywiście, 400 metrów długości, proszę Państwa. Proszę zwrócić uwagę, nawierzchnia brukowana. Nie dlatego, że magistratu nie stać na położenie asfaltu, tylko dlatego, że jest to zabytek. Jest to rzecz, którą Pułtusk się chwali, którą może zaimponować innym krajom, miastom w Europie, które mogą mu tylko zazdrościć takiej wspaniałej atrakcji. 400 metrów. Na środku stoi ratusz z 30-metrową wieżą, widzimy to. Kto ma zdrowe nóżki i mocne płuca i chce mu się, to można tam się wdrapać na górę. Na górze jest taras widokowy i popatrzeć na okolice. Z jednej strony rynek zamknięty jest dawnym pałacem biskupim, który w 80-tych latach przebudowano na... Tak jest, Dom Polonii. Dzisiaj, wtedy to było takie, jest taki pod patronatem Ministerstwa Kultury. Chciano zrobić taki matecznik dla polonusów odwiedzających nasz kraj. Dzisiaj jest to w rękach prywatnych i można sobie tam co najwyżej zrobić wesele albo jakąś inną uroczystość rodzinną. Natomiast już tej takiej działalności misyjnej to tam już nie znajdziemy. Czyli z jednej strony Dom Polonii, dawny pałac biskupi, z drugiej strony bazylika,
w półtusku zamykająca drugą część rynku. Tak wygląda rzut z góry i na środku widzimy ten ratusz z wieżą. Tutaj na dole taka stercząca wieża, którą Państwo dostrzegacie, to jest właśnie dzwonnica bazyliki. No i jeszcze raz w kierunku bazyliki widok. A to jest wejście do domu Polonii, do dawnego Pałacu Biskupiego. Tutaj na wysokości ratusza, patrząc od naszej strony po prawo, za tymi drzewami, na jednym z budynków jest tablica, że w roku 1806 przez kilka dni mieszkał w tej kamienicy sam cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte. A na budynku obok, na ścianie jest taka duża płaskorzeźba, gdzie są jakieś nuty, jakaś gitara. I jest to informacja, że w 1942 roku w tym domu urodził się Krzysztof Klęczon. Kojarzymy? No, jest. Dziesięć w skali Beauforta. I wiele innych wspaniałych rzeczy, no niestety zginął tragicznie w wypadku drogowym w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze raz tu mamy bazylikę. A co mamy najdłuższe molo na świecie? Sopot, oczywiście. 511,5 metra molo imienia Jana Pawła II. Drodzy Państwo, tak długie molo jest od roku 1928. Wtedy osiągnęło tą długość, jaką ma dzisiaj. Oczywiście sukcesywnie wymieniane elementy drewniane, bo jak wiemy, molo jest na drewnianych słupach, więc co trochę wymieniana podłoga, wymieniane są słupy nośne. Ale początek mola to jest znacznie wcześniej, bo już w roku 1828 zbudowano pierwsze molo w Sopocie. Miało wtedy co prawda ledwo 31 metrów długości, ale rozbudowywano je, rozbudowywano przez wieki, co trochę dokładano i dzisiaj ma 511,5 metra, z czego blisko 460 metrów w wodzie. W latach 90. rozbudowano molo o tak zwaną marinę, czyli zbudowano port jachtowy na końcu, gdzie mogą przypłynąć turyści, którzy podróżują jachtami lub też miejscowi ludzie, którzy pływają, lubią takie wycieczki morskie i tam można zacumować łódź, od razu wejść na molo i przespacerować główną atrakcją Sopotu, czyli Pomolo, a potem najsłynniejszy deptak, czyli Monciak, oczywiście, bohaterów Monte Cassino ze słynnym pijanym domem. To wszystko Państwo wiecie, bo jest to miejsce dość popularne. Tutaj na zdjęciu widzimy jeszcze po prawej słynny hotel Grand, tak, przez długie, długie dziesięciolecia PRL-u najbardziej luksusowy i taki pachnący aromatem zachodu, taki troszeczkę z tamtej bajki i obiekt westchnień kuracjuszy, którzy na FWP przyjeżdżali, leżeli na plaży, na ten hotel mogli tylko popatrzeć. Także mamy najdłuższe molo. I tutaj jeszcze raz widok i właśnie widać po prawej tą marinę, ten port jachtowy. Na końcu mola cumują statki, można stamtąd popłynąć do Gdyni, można stamtąd popłynąć na Hel. Jest to bardzo ciekawy obiekt i niestety, proszę Państwa, w sezonie letnim płatny. Kto chce wejść na molo, musi zapłacić. Od października do marca można wejść za darmo, a potem trzeba płacić. I jeszcze raz widok. Na takich słupach drewnianych, co ileś lat trzeba to oczywiście wymieniać, więc sukcesywnie dbają o to, żeby, ponieważ na molo zazwyczaj jest dużo ludzi. Proszę Państwa, w zeszłym roku w sezonie letnim, czyli w tym płatnym, bilety kupiło na molo około 3,5 miliona ludzi. Oprócz tego jeszcze są tacy, co wchodzą bez biletów i na czarno, wiadomo, Polak potrafi. Więc jest tam zawsze bardzo dużo ludzi. W związku z tym on musi być w doskonałym stanie technicznym. Zarówno słupy, jak i podłoga są sukcesywnie wymieniane i proszę się nie obawiać, możemy po tym spokojnie i śmiało spacerować. Najwyższa drewniana budowla. Nie tylko w Polsce, ale na świecie. Jak Państwo myślicie, co my widzimy, gdzie to jest?
Maszt nadawczy radiostacji w Gliwicach. 111 metrów wysokości. Zbudowany w 1930, w latach 36-38. Kochani Państwo, 111 metrów z drewna modrzewiowego i do dzisiaj oczywiście remontowany, wymieniane poszczególne elementy, ale nadal tylko z takich bali modrzewiowych. Tylko w ten sposób nam się ta radiostacja gliwicka kojarzy przede wszystkim, drodzy Państwo, ze słynną prowokacją gliwicką, kiedy to 31 sierpnia 1939 roku Niemcy przebrali swoich tam więźniów kryminalnych w polskie mundury i po prostu ich tam zastrzelili pod tą wieżą, całemu światu pokazując, że polscy żołnierze napadli na radio, na niemiecką radiostację w Gliwicach. Oczywiście to było grubymi nićmi szyte i nikt myślący w to nie uwierzył. Niemniej jednak jest, był to jeden z pretekstów, których Hitler użył do tego, żeby usprawiedliwić swoją napaść na nasz kraj. Radiostacja, proszę Państwa, funkcjonuje do dzisiaj. Nadajnik na wieży w na maszcie w Gliwicach w okresie PRL-u był jednym z najważniejszych nadajników w naszym kraju. A to nie dlatego, że nadawał program pierwszy, tylko dlatego, że na tej maszcie był nadajnik, który nadawał na tej samej częstotliwości, co Wolna Europa i ją zakłócał. Był to główny nadajnik zakłócający odbiór z Radia Wolna Europa. Dlatego był taki ważny i być może dlatego tak dbano o ten maszt i dzięki temu przetrwał do dzisiaj. Dzisiaj jest raczej atrakcją turystyczną. Proszę Państwa, są tam cztery tarasy widokowe, na które można się wdrapać, ale windy nie ma. Trzeba po schodkach na samą górę, na najwyższy taras, to jest ponad 360 stopni drabiny. Po drabinie się wchodzi. Pierwszy taras jest na 40 metrach, potem na 55, na 80, a na 111, tam na górze, taras jest niewielki, ale jest tam stół i cztery krzesła. Bo ci, co to konserwują, jak już się tam wdrapią, to siadają i piją piwo. Na trzeźwo wejść na taką wysokość. Kochani Państwo, to jest drewno. Jak jest wiatr, albo jak się tam wejdzie, to czuje się, że to chodzi, to mało, to skrzypi, to trzeszczy, no zaraz się zawali. Także kochani, trzeba mieć naprawdę mocne lwie serce w piersiach, żeby się tam wdrapać. I całość skręcona jest specjalnymi mosiężnymi śrubami. Tylko mosiężnymi, żeby nie rdzewiało, bo stalowe by zardzewiały. Zardzewiałaby śruba, zacząłby gnić drewno. Mosiężne nie rdzewiają. 16 100 śrub. O. Także, drodzy Państwo, popatrzmy sobie, jak to wygląda z bliska. To wszystko jest z drewna. Najwyższa drewniana budowla na świecie. I tylko drewno modrzewiowe. W nocy wygląda wspaniale, pięknie. Najdłuższy bunkier. Czy ktoś wie gdzie? Miejscowość Konewka koło Spały. 395 metrów długości. 15 metrów szerokości, 9 metrów wysokości. Mury grube, żelbetowe, czyli z betonu i stali na blisko 2 metry. Bunkier, który przygotowano, budowano go od kwietnia do października 1940 roku. Przygotowano na to, żeby wjeżdżał do niego cały pociąg. Pociąg, którym podróżował Adolf Hitler w założeniach. A tak naprawdę, kochani Państwo, to Hitler nawet o tym nie wiedział i go to specjalnie nie interesowało. Nigdy tam nie przyjechał. Drugi podobny, tylko 50 metrów krótszy, jest też w Łódzkim w miejscowości Jeleń. Natomiast przy tym bunkrze on ma główny ten tunel na pociąg, ma dwa boczne takie jak gdyby perony gospodarcze. Oczywiście na terenie w lesie zbudowano cały szereg innych obiektów, hotelowy, jakąś wentylatornię, jakąś elektrownię, różne rzeczy, które powodowały, że cały ten obiekt mógł funkcjonować. Kochani, najbardziej zainteresowany tym bunkrem był Hermann Göring.
dowódca lotnictwa niemieckiego, który był zapalonym myśliwym, który przed II wojną światową przyjeżdżał na polowania do Polski, do Białowieży, czy też tutaj do Spały, gdzie osobiście gościł go wtedy nasz prezydent Ignacy Mościcki. Proszę Państwa, ta Spała od zawsze słynęła, tam są olbrzymie kompleksy leśne i to od zawsze słynęło ze wspaniałych polowań. Tam przecież swój pałac myśliwski miał również car Rosji. I ten pałac po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 zajmował i użytkował nasz prezydent, zarówno prezydent Stanisław Wojciechowski, jak i zwłaszcza później prezydent Mościcki, który był zapalonym myśliwym, z wielką radością lubił jeździć do Spały. Najlepszy fragment drogi w naszym kraju to był Warszawa-Spała, bo prezydent tamtędy jeździł do Spały. Kochani Państwo, pałac do dzisiaj nie przetrwał, zostały tam tylko ledwo fundamenty z niego, ale możemy się domyśleć, jak to wyglądało, ponieważ są plansze, można sobie to wszystko wyobrazić. Natomiast ten bunkier, proszę Państwa, nigdy, tak jak mówię, nie przyjechał tam Hitler i to raczej były naciski ze strony Göringa, żeby ten obiekt zbudować. Proszę Państwa, tak jak w naszym kraju wiele rzeczy, ten obiekt również bezpośrednio po wojnie nadzorowany przez armię, potem porzucony, był w gestii i nadal jest w gestii Lasów Państwowych, które się nim w ogóle nie interesowały. Miejscowa ludność, zwłaszcza w latach 90., rozkradła wszystko, co się tam dało rozkraść. Mam tu na myśli różnego rodzaju elementy stalowe. Przyjeżdżały ciężarówki z palnikami, wycinali wszystko, co się dało. Nikt się tym nie interesował. Dopiero od roku 2006 pan Szymański wziął to w dzierżawę od Lasów Państwowych i dzisiaj jest to taki obiekt turystyczny, muzealny. Bardzo ciekawy, wiele naprawdę fajnych rzeczy tam można zobaczyć. Warto się tam wybrać. W październiku są tam zloty pojazdów militarnych i takie militarne pikniki. Miejsce bardzo ciekawe, chociażby z tego względu, że ta Konewka, drodzy Państwo, co jest tam 3 km od Spały. I Konewka jeszcze z drugiego powodu, dzisiaj niestety już nie do obejrzenia, ale tylko do przejścia się po terenie, było to miejsce, gdzie miał swoją rezydencję pierwszy sekretarz partii Edward Gierek. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak Gierek upadł, to pokazywali w telewizji, że miał holenderską porcelanę, że żył w takim przepychu. To właśnie nakręcano w Konewce. To była jego jedyna taka rezydencja, gdzie on się czuł u siebie. I teraz, drodzy Państwo, skończyła się epoka Gierka. Wspaniała wielka willa ze 25 pokoi, basen w piwnicy, kilka kondygnacji, do tego obiekty hotelowe, gastronomiczne, garaże, wszystko to otoczone w lesie wysokim murem, wielki obiekt na kilkudziesięciu hektarach. Po epoce Gierka ten obiekt od gminy dzierżawił przez kilka lat LOT, linie lotnicze, i tam miały jakieś swoje centra, gdzie urządzali konferencje, jakieś szkolenia i tak dalej. Potem, ponieważ LOT zaczął mieć kłopoty finansowe, tak jak cała gospodarka, musiał przejść transformację, zrezygnowali z tego. Co zrobiła gmina, która by odpowiadała za ten teren? Nic. Całość, dzisiaj nawet nie znajdziecie jednego budynku. Całość została rozgrabiona. Ja pamiętam, kiedy jeździłem, kiedy to wyglądało, jeszcze kafelki były na i okna, i kafelki, i pełny dach, i wszystko to wyglądało jeszcze do uratowania. Do tego stopnia, że wszystkie budynki rozebrano do cegły. Mało tego, w lesie były oczywiście alejki i latarnie. Tu nawet przewody od latarni do latarni wykopano z ziemi. Wszystko. Przy pełnej aprobacie i bezczynności władz lokalnych. To chyba tylko u nas takie rzeczy. Coś strasznego. Niemniej jednak ten bunkier jest najdłuższy. Tak wygląda z zewnątrz, wjeżdżały tam pociągi. Tak to jest z góry, tak to wyglądało. Dzisiaj oczywiście tych torów już nie ma. Tory zostały rozebrane i wszystko, co tam się dało zabrać, to już nie do odzyskania. Niezwykły most. Jesteśmy w... Stańczykach, oczywiście, w Stańczykach koło Gołdapi. Proszę Państwa, w latach, na początku wieku XX, w latach 1918-27 zbudowano dwa olbrzymie wiadukty. Mają 108 nad rzeczką, która się nazywa...
Bełżyca. Sprawdzę. Jesteśmy w szkole, więc nie wolno nic powiedzieć, co by nie było prawdą. Błędzianka. Nie Bełżyca, ale Błędzianka. Proszę Państwa, 185 metrów długości, 36,5 metra wysokości. Dzisiaj są to obiekty zabytkowe, będące w gestii konserwatora zabytków, natomiast nigdy nie ukończone. Biegła tędy linia kolejowa, ale tylko tory położono na jednym z tych wiaduktów, na drugim już nie. I ten pociąg jeździł właściwie niezbyt długo, bo w latach 1927-45 po jednym z tych wiaduktów, które bardzo nam przypominają w architekturze wizualnie akwedukty, stąd często się mówi akwedukty na te wiadukty w Stańczykach. Pociąg jeździł do 1945 roku po jednym z nich, a potem już nie. Dlatego, że nikt nie miał kto jeździć? Nie. Kochani, Armia Radziecka, wycofując się, Rosja Balszaja potrzebowała torów. Potrzebowała wymienić drewniane tory na Syberii na stalowe. Kochani, bo nie wiem, czy wiecie, ale na Syberii, gdzie niskie temperatury, robiono szyny z dębu, drewniane tory. Także oni zabrali sobie te tory, które z tej linii kolejowej i nigdy już tych torów na nowo nie położono. Dzisiaj są to obiekty tylko turystyczne. Do obejrzenia warto, bo robi to naprawdę wrażenie znacznie większe niż tutaj z tych zdjęć by mogło wynikać. Proszę spojrzeć. Naprawdę jest to monumentalna budowla. No to teraz popatrzmy sobie na dzieła natury, które są w naszym kraju godne uwagi. Proszę Państwa, koło Wągrowca w Wielkopolsce krzyżują się dwie rzeki. Jedna się nazywa Wełna, a druga Nielba. I co by było w tym dziwnego? No może niewiele, gdyby nie to, że te rzeki krzyżują się pod kątem prostym, nie mieszając swoich wód. Nielba przepływa górą, Wełna dołem. Puszczali farbę, więc wiemy. I jest to ewenement, w naszym kraju jedyny, w świecie pewnie niewiele takich miejsc jest. No, oczywiście rzeczki, jak widzimy, nieduże, ale jest to coś oryginalnego, coś, czego nigdzie nie spotkamy. Przypominam, dwie rzeki się krzyżują pod kątem prostym, nie mieszając ze sobą wód. Czyli jedna przepływa dołem, druga górą i do dzisiaj ichtiolodzy się zachodzą w głowę, co robią ryby. Czy wiedzą, że trzeba dołem, a nie górą, jeżeli płyną w danym kierunku. No i była też propozycja założenia sygnalizacji świetlnej dla nich, ale na razie jeszcze nie. Także kochani, taka ciekawostka koło Wągrowca w Wielkopolsce. No i kaczki oczywiście też pływają z jednej, najpierw jedna, potem się zmienia kierunek, płyną drugie tutaj, także ta sygnalizacja świetna byłaby tam coraz bardziej nieodzowna, ale jeszcze póki co na razie nie ma. Tak to wygląda. Nieduże, malutkie rzeczki, ale ewenement przyrodniczy. Jedyna w Europie pustynia, gdzie mamy lotne piaski, gdzie mamy, proszę Państwa, zjawisko Fata Morgany. Czyli widzimy rzeczy, których nie ma, rzeczy, które chcielibyśmy widzieć, rzeczy, których podpowiada nam nasza podświadomość. To jest taki ten słynny obraz, że ten wędrowca na pustyni na ostatnich nogach widzi raptem kiosk z zimną Coca-Colą. Biegnie do niego, ale nigdy nie dobiegnie, bo ten kiosk mu się zawsze, tak jak horyzont, iluzoryczna linia oddalająca się w miarę zbliżania. Tak to wygląda. Pustynia Błędowska, drodzy Państwo, na granicy Małopolski i Śląska, 10 km długości, 4 km szerokości. Jedyne, tak jak mówię, taki wielki obszar pustynny w Europie. Bardzo ciekawe miejsce również, no w tej chwili pustynia jest chroniona i od paru lat trwa ratowanie pustyni. Co można ratować na pustyni? Kochani Państwo, pustynia przede wszystkim była użytkowana przez dziesięciolecia przez wojsko. Zaczęło się od tego, że Niemcy, słynny korpus, Afrika Korps generała Rommla, przed wyprawą do Afryki ćwiczyły właśnie na tej pustyni.
pobudowali nawet obiekty takie militarne do ćwiczeń, co po II wojnie światowej było wykorzystywane również przez naszą armię i nie tylko naszą. Armię Układu Warszawskiego tam ćwiczyły. W rezultacie tych działań pustynia zaczęła zarastać. Zaczęła tracić swój charakter pustyni z lotnymi piaskami. Dzisiaj pustynia jest pod ochroną. Wygląda tak, jak tutaj widzimy na zdjęciach i jest to naprawdę wielgachny teren pustynny. 4 na 10 kilometrów. Nazwa pustynia Błędowska od Błędowa, który miejscowości na obrzeżach pustyni. Bardzo ciekawe miejsce. I warto zobaczyć. A propos tego, tutaj tego nie ma w mojej prezentacji, a propos piasków lotnych, kochani Państwo, gdybyście mieli okazję, koło Łeby lotne piaski, to robi wrażenie. Ja nie żałuję, teraz sobie pomyślałem o tym, żałuję, że nie pokazałem tego tutaj w prezentacji, bo są to też olbrzymie przestrzenie żółciutkiego, drobniutkiego piasku, który fruwa, zasypuje las, przesuwa się sukcesywnie, ale są to tak duże obszary, że czujemy się jak na Marsie. Naprawdę, jest to fantastyczne miejsce. Trzeba tam przez las parę kilometrów iść. Albo nabrzeżem troszeczkę jeszcze dalej, ale naprawdę, kochani, zróbcie sobie ten wysiłek, bo warto. Jest to coś fantastycznego. No i nadal mamy tutaj pustynię Błędowską. No i jeden z obiektów, który postawili Niemcy, a potem wykorzystywany również w ćwiczeniach innych armii. Są w Polsce wulkany? Aha. Są, kochani Państwo, około 60. No, ale nie ma się co obawiać. Od mniej więcej 200 milionów lat żaden z nich nie eksplodował, więc pewnie już tak zostanie. Tutaj mamy jeden z nich na tym obrazku, który widzimy. Drodzy Państwo, są w różnych miejscach. Góry Świętokrzyskie, Dolny Śląsk, Sudety, nawet na Suwalszczyźnie jest kilka, ale oczywiście żaden z nich nie jest wulkanem aktywnym, więc nic nam nie grozi. Najczęściej nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, na przykład Góra Świętej Anny, to też jest wulkan, ponad 400 metrów. Kochani Państwo, wykorzystywano kiedyś te wulkany w większym stopniu niż dzisiaj. Dlaczego mówię, że wulkany wykorzystywano? Państwo być może z dzieciństwa, niektórzy z Państwa może pamiętają, że bardzo popularne były u nas drogi brukowane nie kamieniami, tymi kocimi łbami, tylko taką czarną kostką kwadratową. Bazaltem, który pozyskiwano właśnie z tych gór wulkanicznych. Dlaczego? Kochani, bazalt zastygając bardzo często, w większości przypadków zastyga w takich słupach. Wystarczy stuknąć i taki słup odpada. Zresztą zaraz zobaczymy. O, tutaj już nawet widać. I go tylko wystarczy ciąć w małe kawałki, już mamy kamienie do wykładania. Ten bazalt bardzo odporny na ścieranie i większość ulic wykładano właśnie kostką bazaltową. A teraz ciekawostka, bo Państwo już teraz na pewno sobie wyświetlacie tą kostkę bazaltową i te ulice, które wtedy były. Przypomnijcie sobie, one były układane w takie półkola, te kamienie. A wiecie dlaczego? Popatrzcie na mnie. Układający klęczeli jeden obok drugiego i tam, gdzie mu rączka sięgała, tam układał. Stąd te takie półkola. Po prostu w rzędzie czterech czy tam pięciu klęczało i każdy, gdzie rączka, stąd takie półkola. To taka ciekawostka. Także tu mamy kilka z nich na obrazku. A więc jesteśmy krajem wulkanicznym. Generalnie, proszę Państwa, mamy szczęście. Nie ma u nas trzęsień ziemi, nie ma tych olbrzymich huraganów, chociaż ostatnio są wiatry zrywające kapelusze z głów. Nie mamy, proszę Państwa, tych olbrzymich powodzi poza sporadycznymi przypadkami. Do lasu na Jagody możemy iść, lew nas nie zje, pyton nas nie udusi, więc mamy wszystko, co trzeba. Że co? No kleszcze, to kochani, coś musi być, żeby nam się nie nudziło, no. Jak to kiedyś powiedział taki satyryk, nazywał się Kazimierz Grześkowiak, robaki są rozmaite i rozmaicie dokuczają. Po
po to, żeby człowiek już tu na ziemi za swoje grzechy odcierpiał, czyśćca uniknął i żeby go nigdy już nic nie swędziało. Także, kochani, krzywy las. A, właśnie, takie coś też jest. Proszę Państwa, koło Gryfina na Pomorzu 2 hektary lasu wygląda tak jak tu. Wygięte takie drzewa. Proszę Państwa, robi to, drugie, tak, to jest akurat koło Gryfino, ale drugie takie miejsce jest Krynica Morska, kojarzymy? I z Krynicy Morskiej jedziemy dalej w kierunku ostatniej miejscowości w Polsce, Piaski. Tak mniej więcej już pod Piaskami, po lewej stronie jest taki parking, to jakbyśmy weszli w las, tak w kierunku morza, to też spotkamy takie sosny. Kochani, to robi wrażenie. Czujemy się jak na filmie Hitchcocka w takim miejscu. Gęsia skórka i tak dalej. Ale proszę się nie obawiać, nie jest to żadne moce nieczyste tam nie ingerowały. Jest to dzieło człowieka. Młodziutkie sosenki są wyginane w ten sposób, żeby rosły tak krzywo. Popatrzcie Państwo, nad morzem takie krzywe sosny do czego? Do budowania łodzi. Ożebrowanie do łodzi. I już mamy tajemnicę rozwiązaną. Ale rzecz warta uwagi, rzecz taka niecodzienna, rzecz ciekawa. A mamy piramidy w Polsce? Mamy, oczywiście, że mamy. Proszę Państwa, to co widzimy ma 16 metrów. Jesteśmy w miejscowości, która się nazywa Rapa. To jest koło Gołdapi. I taki hrabia, który się nazywał, tak jak ten termometr, Fahrenheit, zbudował sobie taką 16-metrową piramidę, która jest grobowcem. Piramidy generalnie w naszym kraju są grobowcami, ale nie tylko w Rapie, proszę Państwa, bo również koło Wągrowca. Mamy też takie piramidy. Jeszcze na przykład, proszę Państwa, jeszcze szukam, bo mi uciekło, jak on się nazywał. Jest, o, Franciszek Łukasiński koło Wągrowca zbudował sobie taką, o taką, to jest Łukasińskiego. Był oficerem wojsk napoleońskich i kazał posadzić wokół sosny, których dzisiaj już nie ma, ale w dniu pogrzebu posadzono dookoła sosny. On w swoim testamencie napisał, że jak te sosny dwukrotnie przerosną jego grobowiec, jego piramidę, Polska uzyska niepodległość. Jak wiemy, sosny rosną bardzo szybko i troszeczkę się pośpieszyły w stosunku do niepodległości, bo dopiero przecież w 1918. Być może ktoś z Państwa był w takim bardzo ciekawym miejscu, mało znanym w Polsce, chociaż jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, Park Murzakowski. Na granicy Polski i Niemiec, tam na dole, na dole jakbyśmy granicą, ma ponad 700 hektarów. Po stronie niemieckiej są obiekty rezydencjonalne, czyli pałac, a większość parku jest po polskiej stronie. Dzisiaj spacerujemy po parku. Kiedyś granica Nysą-Łużycką przechodziła przez środek tego parku. Dzisiaj oczywiście spacerujemy bez żadnych przeszkód. I jest tam również olbrzymia piramida ziemna, w której pochowany jest hrabia von Muskau, który był założycielem całej tego założenia parkowego. Bardzo ciekawa, w ogóle ciekawa historia, kochani Państwo, facet był leciutko oryginalny. No, może oryginalny, tak. Od samego dziecka był bardzo, to kiedyś Państwu może opowiem, jak będziemy o polskim wkładzie w listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to może wtedy szerzej. W każdym razie jego jedyną pasją w życiu były rośliny, ogrody, parki. Cały majątek, bo już w 1815 zaczął ten park zakładać, cały majątek przetracił na ten ogród, ale jeszcze wizji nie spełnił, jeszcze mu brakowało. Chciał jeszcze, a nie miał już za co. Kochani, pojechał do Anglii, ożenił się z piękną, bogatą kobietą, 30 lat starszą. Ale cóż, miłość jest ślepa, trafi się bogata i co zrobisz? No i ten majątek żony również poszedł w ten cały park i kazał sobie usypać, proszę Państwa, piramidę, w której został pochowany. Też bardzo znana piramida w naszym kraju. Ale kiedy, tak jak mówię, bardzo ciekawa rzecz, kiedyś może będziemy mieli okazję spotkać się innym wykładzie, to wtedy sobie o tym porozmawiamy. To też są rzeczy, które widzimy w naszym kraju. Czakramy,
A, kochani, moc energii ziemi, którą możemy spotkać w naszym kraju. Nie ma na to żadnych mądrości naukowych. Jest to, ale my w turystyce jedziemy odnaleźć wrażenia, odnaleźć emocje, odnaleźć rzeczy, które były nas zaciekawiły. Więc nic tak jak legendy, jak pomówienia, jak jakieś informacje nieprecyzyjne, nie do końca jawne, tak nie rozbudzają naszej ciekawości. Kochani Państwo, dziedziniec Zamku Wawelskiego, jak wchodzimy główną bramą, po lewej stronie w narożniku na ścianie, dzisiaj tam się nie dopchamy, bo są tam ustawione duże tablice poglądowe, ponieważ przez lata ludzie przychodzili tam rękę przykładali, bo to było w mentalności ogólnie przyjętej miejsce czakramu, czyli mocy ziemi dającej energię i uzdrawiającej i podobno dlatego właśnie zbudowano tam zamek na Wawelu, bo w tym miejscu niejaki Apolonius z Titany w pierwszym wieku zdeponował jakiś cudowny kamień, który drogą kosmiczną do niego trafił z mocą boską. I takie czakramy, proszę Państwa, w trzech miejscach. Oto jest właśnie ten narożnik. Zobaczcie, jaka ściana tam brudna. To jest właśnie to, kiedy jeszcze można było podchodzić do tej ściany. No i poszła wieść, że to tam jest ten czakram. Wszyscy chcieli go dotykać. Dzisiaj go nie dotkniemy, bo stoją tam takie tablice. Czyli Wawel, drodzy Państwo, Święty Krzyż. Widzimy tutaj opactwo Świętego Krzyża i proszę zobaczyć kościół jeszcze bez wieży, bo dzisiaj już ma kościół ma zbudowaną wieżę, odbudowaną, którą Austriacy w 1914 roku wysadzili. Dzisiaj kościół już wygląda inaczej, ale proszę popatrzeć na prawo od kościoła, taki zielony krzew tam stoi. Widzimy go? Dzisiaj go nie ma. Braciszkowie wycięli. Bo to też podobno było miejsce czakramu i pokutnicy, pielgrzymi, zamiast biec od razu do kaplicy Oleśnickich, kłaniać się przed drzazgą Świętego Krzyża, najpierw lecieli do tego drzewa, żeby tam się podotykać. Bluźnierstwo. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I braciszkowie wycięli. Nie ma już tego krzaka, nikt już nie wie, gdzie czakram jest, jeżeli w ogóle był. Ale też jest to miejsce, w którym podobno taki czakram jest. No tu mamy piękny widok na całe pasmo Jeleniowskie, Gór Świętokrzyskich i na maszt radiowo-telewizyjny, a na pierwszym planie oczywiście opactwo. No i trzecim miejscem to jest Częstochowa, gdzie podobno też taka moc jest. Ale tak jak mówię, przez gospodarzy obiektów w żadnym z tych miejsc nie jest to ta legenda podtrzymywana, a wprost przeciwnie, rugowana i zaprzeczają, więc jest to tylko w sferze domysłów. Ale kochani, popatrzcie, co na tych ścianach jest. Kaplica czaszek w Kudowie, w części Kudowy, która się nazywa Czermna. Taki czeski ksiądz, nazywał się Wacław Tomaszek, przez blisko 20 lat budował tą kaplicę. Mówimy tu o wieku XVII. Sam zresztą też został tam złożony. Jedna z tych kostek to jest on. Kochani Państwo, tutaj gdzie to co widzimy, to jest około 3 do 3,5 tysiąca czaszek i różnych innych elementów. Jak to łatwo powiedzieć tak sobie tego elementów, czaszek, a przecież to są wszystko ludzie. Kochani Państwo, są to ofiary najczęściej wojny 30-letniej z lat 1618-1648, kiedy wielka wojna trwała między protestantami a katolikami. Zwyciężyli katolicy. I ten ksiądz Tomaszek zbierał z pól bitewnych właśnie te prochy i prowizorycznie chowanych żołnierzy i zbudował taką kaplicę. Proszę Państwa, tutaj jest, tak jak mówię, około 3-3,5 tysiąca tych czaszek, natomiast w piwnicy są jeszcze prochy blisko 20 tysięcy. Jest to obiekt wyjątkowy, jedyny w naszym kraju. Jest jeszcze drugi tego rodzaju obiekt po czeskiej stronie. Miejscowość się nazywa Kutna Hora. Tam jest blisko 70 tysięcy czaszek. O ile u nas tutaj w Czernej widzimy tylko wyłożone ściany, sufit, o tyle w Kutnej Horze, gdybyście Państwo się pokusili kiedyś, z czaszek, z kości, z piszczeli, z żeber porobione są żyrandole.
herby najznamienitszych mieszkańców i sponsorów tego miejsca. Wszystko jest tam i jest to olbrzymi obiekt. U nas jest to niewielka kapliczka. Tak to wygląda jeszcze wewnątrz. A z zewnątrz jest to taki zwykły budynek kaplicy, nie budzący żadnych skojarzeń. Jesteśmy, przypominam, w Kudowie. Część Kudowy nazwana Czerną. Piktogramy w Wylatowie. Pamiętacie Państwo, było tak głośno o tym, tak słynne miejsce, gdzie to ci kosmici mieli robić te różne formy graficzne w zbożach. Nigdy nie złapano nikogo, jak to robił, ale i kosmitów też nikt nigdy nie widział. Byli, no oczywiście, ja wiem, że tak, też pamiętam. Na drugi dzień, też ich wieczorem widziałem w nocy, później głowa mnie na drugi dzień strasznie bolała. Wtedy tak. W takich stanie można ich zobaczyć. Kochani Państwo, oczywiście było to bardzo sprytne zagranie marketingowe kogoś z miejscowych, kto umiał to robić i robił to w sposób skuteczny. Zaczajali się tam, telewizje przyjeżdżały, badacze UFO, ale nikt nigdy nikogo tam ani nie wykrył, ani nie zobaczył. Niemniej jednak legenda Wylatowa została i te obiekty wyglądały naprawdę tajemniczo, bo nikt nie wie, jak były robione, w jaki sposób udało się te idealne koła i nie tylko koła, te formy graficzne w zbożu uzyskać. No i kamienne kręgi. Tutaj już żartów nie ma. Proszę Państwa, miejscowość Odry na Pomorzu. Nie jest to jedyne miejsce, ale Odry są najsłynniejsze. Są to kamienne kręgi. Kamienne kręgi, proszę Państwa, Gotów, którzy mniej więcej 3000 lat temu przyjechali i tutaj założyli swoje osady, tutaj zostali pochowani. W Odrach akurat mamy tam 10 kręgów i 27 kurhanów grzebalnych. Ale żeby to zobaczyć, to trzeba może nawet popatrzeć, będzie wygodniej. Kochani Państwo, olbrzymie kamienie, które tworzą takie koła i na środku zawsze jeden kamień. Ja jestem człowiekiem racjonalnym, bardzo sceptyczny wobec wszelkich tajemnic i rzeczy niewyjaśnionych. Ale proszę mi wierzyć, że stojąc tam na środku, jak położyłem rękę na tym kamieniu, to na ręku mi się zrobiła gęsia skórka. Chociaż w takie cuda nie wierzę. Niemniej jednak miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Po co ci goci przyjeżdżali? No bo tutaj był kraj mlekiem płynącym. Ta ich skalista, mchem obrośnięta zimna północ. A poza tym, kochani, dziewczyny tu na tych terenach to były takie, że warto się było wyprawiać. Kochani, aż do średniowiecza Pomorze i okolice Kowna na Wilnie, na Litwie, były to miejsca targów na dziewczyny. Tu przyjeżdżali i sprzedawano, handlowano kobietami, brankami. Były dwa centra. Pomorze nasze i właśnie Kowno na Litwie. Także te dziewczyny z naszych ziem, to nie tylko dzisiaj Polki są najpiękniejsze. Wtedy też na cały świat było to słynne. I stąd ci goci tutaj zawitali, zostały po nich właśnie te kamienne kręgi. Tak to wygląda z góry. Jest 10 takich kręgów i gdybyście Państwo w tamtych okolicach byli, to namawiam. A popatrzcie na to. Jest to koło Oleśnicy, Dolny Śląsk. Staw wyraźnie w kształcie Polski. A to... Prawda? Drogowcy pewnie dlatego to zostawili z szacunku dla kształtu naszego kraju. Gdańsko. Proszę Państwa, najwyższy wychodek na świecie, najwyższa toaleta na świecie. Proszę Państwa, rzecz o tyle ciekawa, że trzeba, żeby dojść do tej toalety, która była w tej 25-metrowej wieży po lewej stronie, trzeba było tym krużgankiem 54 metry biec. Więc jak się komuś śpieszyło, no ha, ha, ha. To nie jest takie śmieszne dla nas, tak, ale nie dlatego, co nie zdążył. Drodzy Państwo, zbudowano to oczywiście tylko dla prominentnych mieszkańców zamku było to dostępne. Tylko dla komtur tam, tylko swoich rycerzy, braci rycerzy, bo w takim zamku mieszkali bracia rycerze. I w
takich w zamkach krzyżackich, które było mnóstwo w państwie krzyżackim na północy naszego kraju, był komtur w każdym zamku, czyli taki rządzący zamkiem i byli bracia rycerze, a reszta to była czerń. To był plebs, to byli pracujący tam różni ludzie i knechci, którzy mieli bardzo niską pozycję społeczną. Natomiast ci bracia rycerze, ich było bardzo niewielu. W obsadzie Malborka, największego zamku i stolicy Marienburga, stolicy państwa krzyżackiego, tych braci rycerzy było ledwo 20. Tak, oni wszyscy spali na jednej sali, razem jedli. Mało tego, cały czas to było ich ślubowanie i ich wkład w chwałę Bożą, że cały czas chodzili w zbrojach. Kochani, to cały czas w tych zbrojach chodzili, pewnie jakieś elementy tych zbroi nosili. Mało tego, oni spali w zbrojach. Ale uwaga, uwaga, do snu zakładali inne zbroje niż na dzień. Więc możemy wyobrazić, że to były zbroje jakieś leciutkie, w których im się nie spało. Natomiast wracając do Gdańska, do tego wychodka, który był w tej długiej wieży, oczywiście był on dostępny dla najważniejszych mieszkańców zamku i dla gości, których komtur zapraszał. Tajemnicą jest owych czasów, a dzisiaj już wiadomo, że niewygodni goście, jak już usiedli sobie na tej desce, to zdarzało się, że ta deska się otwierała i spadali do fosy. I gość nie w porę gorszy od tatarzyna, gość po dwóch dniach jak ryba, śmierdzi i w ten sposób pozbywano niewygodnych ludzi z tego zamku. Ale rzecz jest bardzo ciekawa i oryginalna, nigdzie nie spotykana. Tak to wygląda z boku. Oczywiście dzisiaj tutaj nie ma, ale w średniowieczu, tu gdzie te łuki, tu płynęła fosa, tu była woda. Dzisiaj tędy przebiega droga. No i to jest ciekawostka, proszę Państwa. Statkiem po trawie kanał Elbląski ma 83 km długości. Różnica poziomów między jeziorami a Zatoką Wiślaną, do której on jest odprowadzany, to jest blisko 100 metrów. Biegnie częściowo wykopany, częściowo przez jeziora i na 5 odcinkach statek wypływa z wody i proszę zobaczyć, jedzie po szynach. Niespotykana rzecz, niesamowita frajda, bo ta platforma, którą widzimy pustą, ona wjeżdża do tej wody po szynach, wpływa na nią statek, platforma wyjeżdża i wyjeżdża razem ze statkiem. Drodzy Państwo, i w tą i z powrotem te statki w jedną i w drugą stronę. Są dwie równoległe linie torów, którymi statki pływają. Jaka moc, jaka siła. Kochani Państwo, otóż nie potrzeba żadnego silnika, nie potrzeba żadnej mocy, ponieważ całość napędzana jest przepływającą wodą. Zrobiono to w wieku XIX, w drugiej połowie wieku XIX, funkcjonuje do dzisiaj. I woda sama napędza te drezyny, które wiozą na pokładzie statki. Rzecz bardzo ciekawa, wspaniała przyjemność. Tam 5 godzin się płynie. Jak się trafi w dobrą pogodę, naprawdę wspaniała frajda. Namawiam Państwa. Już kończę, wiem, że się niecierpliwicie. Jeszcze troszeczkę. Kochani Państwo, rzecz niesamowita. Jan Stach zmarł w 2011 roku, nie tak dawno. W latach 1968-71 zbudował most. Mieszkał w Małopolsce, mieszkał na granicach takiej wsi, która się nazywa Zapaść. Mieszkał jako jedyny jego dom, mieszkał za jarem. Na granicy wsi był taki głęboki jar i on jeden mieszkał po drugiej stronie. Żeby się dostać do wsi, do świata, do drogi, musiał jeździć przez pola sąsiada. Wszystko było dobrze do czasu, kiedy sąsiad się nie pokłócił, czy też on z sąsiadem, czy sąsiad z nim. Sąsiad mu zabronił. I żeby się dostać do świata, musiał wiele kilometrów nadkładać drogi. A ponieważ chłop był zmyślny, twardy i hardy, mówi, nie będę łaski potrzebował, wziął i zbudował most. Furmanką jeździł do kamieniołomów oddalonych o blisko 2 kilometry. Młotkiem tłuk, łupał kamienie, przywoził tą furmanką i proszę Państwa, przez 3 lata zbudował kamienny most. Nie lada most. 20 metrów długości,
13 metrów wysokości, 7,5 metra szerokości. Najcięższe ciężarówki mogą po nim jeździć, bo jest to kamień na kamieniu. Oprócz tego, od tego mostu do drogi zbudował 500 metrów utwardzonej drogi. 3 lata to robił sam jeden. Tak jak mówię, zmarł w roku 2011, mając 93 lata. Facet bez wykształcenia, nie żaden inżynier, architekt budowy mostów i dróg. Po prostu zmyślny człowiek i do tego twardy, zawzięty. Tak wygląda ten most. Popatrzcie, ile tych kamieni on musiał odłupać, przywieźć, przenieść na plecach, żeby ułożyć taki most. Most jest wygięty, nie jest prosty. To jest przepływ wody na dole. Szacunek, czapki z głów i naprawdę wielki szacunek dla tego dzielnego człowieka, który zbudował, zrobił coś niesamowitego. No i tam jest taka tablica właśnie poświęcona panu Janowi. Na dole jest takie motto: dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, kamień po kamieniu. 3 lata. Jest to największy na świecie kamienny most zbudowany przez jednego człowieka. I to było wszystko, co chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście. Dziękuję, że wysiedzieliście do końca. Dziękuję bardzo.